Rolatki schabowe ze szpinakiem. Połączenie pieczonego mięsa ze szpinakiem zawsze jest dobre. A jeśli jeszcze jest podlane białym wytrawnym winem, to musi być pyszne. Zacznę od przygotowania szpinaku. Do niego niezbędny jest czosnek. Kroję go drobno. Na patelni roztapię masło i oliwę z oliwek. I dodaję dużo świeżych liści szpinaku. A jak już nam się skurczy, dodaję ten pokrojony czosnek, przyprawiam solą, pieprzem, dokładnie mieszam. Po mniej więcej minutce jest już gotowy. Na talerzu rozkładam mniej więcej centymetrowej grubości kotlety schabowe, przyprawiam je solą i pieprzem i wykładam naszą warstwę szpinaku na każdego z nich, po czym dosyć sporo utartego sera Gouda. Wszystko zawijam w rulonik. Spinam wykałaczką, żeby się mocniej trzymało. Czynność tą powtarzam tyle razy, w zależności od tego, ile chcemy uzyskać porcji. Mniej więcej 3 rolatki przypadają na jedną porcję. I takie rolatki układam na mocno rozgrzanej patelni. I smażę je po około 2 minut z każdej strony, aż się zrumienią. A więcej przepisów oczywiście możecie zobaczyć na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. Zapraszam. W tym czasie, kiedy mięso nam się smaży, przygotujemy smaki warzywne. Koper włoski kroimy na plastry. A pomidorki koktajlowe kroimy na pół. I tak pokrojone warzywa dorzucamy na patelnię ze smażącymi się schabami. Rozkładamy je mniej więcej równomiernie. I jeszcze na koniec smak, o którym wcześniej wspomniałem. Białe wytrawne wino. Oczywiście jeden kieliszek wcześniej wypijamy, żeby sprawdzić, czy jest dobre, bo tylko takie używamy do gotowania. Drugi wlewamy na patelnię. Po czym całość przekładamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika na mniej więcej 10 do 15 minut. Po tym czasie wykładam na talerz i wcinam pyszne ruloniki, a Wy wiecie, koniecznie zróbcie to w domu.